Zuzanna Kczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24. Dzisiaj moim gościem Bartek Bartos, dyrektor Kino Muralu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i dzisiaj oczywiście rozmawiamy o tym, czym się pan zajmuje, czyli Kino Mural, czwarta odsłona, 24 września. Co w tym roku szykujecie? No, ten rok jest bardzo bogaty. Jesteśmy wciąż młodą imprezą, ale rozwijamy się. To jest czwarta edycja. W tym roku będzie więcej ścian. To jest też nowa lokalizacja. Zeszłe lata to było na Odrze. W tym roku to jest Przedmieście Odrzańskie, okolice ulicy Niemcewicza i Jagiellończyka, Ołbińska i Świętego Wincentego. Sześć ścian. Bardzo bogaty w tym roku program. Tak naprawdę zaczęliśmy już Kino Mural w ubiegłą sobotę takim spacerem prowadzonym przez Ewę Plutę, spacer historyczny, gdzie pokazywaliśmy, trochę odkrywaliśmy tę przestrzeń, która no jest wciąż do odkrycia i my sami jako Kino Mural właśnie szukamy takich lokacji, które są nieoczywiste. Mhm. A rozumiem, że każda edycja odbywa się na innych ścianach? Tak to wygląda? Czy dopiero teraz jest ta zmiana? Kino Mural jest projektem wędrownym, takie było założenie, taka była nasza idea, aczkolwiek no ostatnie dwa lata mieliśmy i tak dużo szczęścia, bo zmieściliśmy się między kolejnymi falami, więc byliśmy przez ostatnie dwa lata w tej samej lokacji. W tym roku ze względu na okoliczności mamy szansę zmienić to miejsce. Wciąż na Odrze, wciąż te historyczne miejsca, dzielnice Wrocławia nas interesują też ze względów właśnie urbanistyczno-architektonicznych, bo jakby sednem Kino Muralu jest nie tylko puszczanie tego, projektowanie różnych projektów audiowizualnych na ścianach, ale to muszą być specjalne ściany, to nigdy nie są fasady, to są zawsze boczne ściany i dlatego też tutaj ten drugi człon nazwy, mural, jest bardzo istotny, bo my potrzebujemy całej ściany, by ta cała ściana właśnie zamieniła się w ruchomy mural. A drugi istotny aspekt właśnie urbanistyczny to jest kwestia, by to co robimy, by Kino Mural był faktycznie taką galerią pod gołym niebem, potrzebujemy przestrzeni, w której te ściany są dość blisko siebie. Te ściany faktycznie w tej lokacji, w poprzednich lokacjach są blisko siebie, bo nie ma większych odległości chyba niż 100 metrów w tej chwili. I to wygląda tak, że po prostu przechodzicie od ściany do ściany, tak się poruszacie tego wieczoru, już tak powiem. Tworzymy za każdym razem mapkę. Oczywiście te wszystkie informacje są dostępne na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, ale też w wielu miejscach we Wrocławiu można tą mapkę zdobyć. W wielu lokalach na Odrzu, ale też i w teatrach, i w kinach są dostępne. Więc tak, tworzymy taki szlak. To faktycznie jest taka galeria pod gołym niebem. Mhm. A jak wygląda proces pozyskiwania albo wyłaniania tych ścian, które będą częścią tego projektu? No tutaj mamy oczywiście swoje, no powiem trochę o kuchni tego, jak właśnie znajdujemy. No technologia, Google trzymam, 3D jest takim pierwszym narzędziem, gdzie wyszukujemy tych miejsc, patrzymy się z góry na miasto i mówimy ok, to podwórko, te ulice, tutaj widzimy ściany, no ale potem to już jest taka praca, po prostu trzeba wyjechać na lokację, trzeba sprawdzić, czy to jest możliwe. Potem oczywiście my rozmawiamy z miastem, z różnymi oddziałami, ze Zdiumem, ale miasto jest naszym partnerem, jest partnerem Kino Muralu, więc oczywiście pomaga nam w tym wszystkim, ale jest to dość skomplikowana procedura, bo to też nie jest tak, że my sobie postawimy po prostu projektor, musimy zabezpieczyć ulicę. W tym roku zamykamy dwie ulice na potrzeby tej edycji, ale też no, musimy wygasić niektóre światła, musimy mieć zgody, więc to jest poważna praca, która zajmuje nam kilka miesięcy. Mhm. A jeżeli chodzi już o to, co będzie można zobaczyć, to co w tym roku szykujecie? W tym roku w ogóle też po raz pierwszy ogłosiliśmy międzynarodowy nabór Open Call dla artystów z całego świata. Napłynęło ponad 160 prac, wyłoniliśmy 20 prac w tym roku. Ten Open Call był pod hasłem cytatu z jednego z utworów Nicka Cave'a, Fireflies. Szukaliśmy takiego hasła, które nie będzie oczywiste do końca, by dać jak największą wolność artystom, którzy zgłaszają te prace. No, bardzo duża różnorodność. No, cały świat, Hongkong, Iran, Turcja, Stany Zjednoczone, Kanada, Ukraina, oczywiście Polska, Wielka Brytania, Niemcy, więc
duży przestrzał. A to zaskoczyło? Właśnie, że aż tyle prac nadesłali artyści z tak różnych zakątków. Powiem nieskromnie nie, z tego względu, że co prawda jesteśmy młodą imprezą, ale już na samym początku okazało się, że jesteśmy na tyle innym wydarzeniem audiowizualnym, na tyle ciekawym dla samych twórców, którzy zaczęli nam komunikować, że de facto tworzymy swego rodzaju nowe medium do pokazywania sztuki audiowizualnej, więc w tym świadku twórców audiowizualnych na świecie ta impreza już jest rozpoznawana, no i dzięki temu też Wrocław myślę, że zyskuje. A jeżeli chodzi o właśnie o pozyskiwanie samych artystów, to jest właśnie w formie takich zgłoszeń, nie tylko właśnie te ze świata, ale w Polsce także to się tak odbywa, czy wy są artyści, których zapraszacie specjalnie? Mamy tak naprawdę, można to powiedzieć, dwie sekcje. Jeden to jest właśnie jakby jedna sekcja z tego naboru otwartego, międzynarodowego, a druga to jest sekcja kuratorska. I tutaj kuratorzy to głównie mój brat Piotr Bartos, dyrektor artystyczny, ale też w tym roku dołączyła do naszego zespołu nowa osoba, Adriana Prodeus, krytyczka sztuki, pisząca o kinie. Adriana będzie miała swoją też ścianę, ale tu zaraz powiem właśnie, jak to oprócz tego, że mamy właśnie jakby te dwie sekcje kuratorską i ten nabór, więc z jednej strony ogłaszamy, szukamy, znaczy czekamy, aż te prace do nas przyjdą, ale też sami wyszukujemy. Mamy już takie no, potężne archiwum twórców, których no, w tym roku będzie 70 artystów, ponad 80 prac, to jest bardzo dużo. Ale mamy naprawdę no, potężne archiwum, w którym mamy już twórców, o których myślimy, z którymi rozmawiamy na przyszłe edycje. Mhm. A jeżeli chodzi o to, jak ten projekt przez te lata się zmieniał, od czego zaczynaliście, a jak wygląda ta edycja, która przed wami? No my ten projekt w ogóle wymyśliliśmy z bratem chyba 11 czy 12 lat temu. Musiał się chyba trochę uleżeć, ale my też musieliśmy do niego dojrzeć, bo my sami jesteśmy przede wszystkim filmowcami, artystami wizualnymi, więc nie myśleliśmy o sobie jako o organizatorach życia kulturalnego miasta, czy też tworzeniu właśnie jakiejś platformy dla samych twórców, ale no w pewnym momencie mówimy, kurczę, to jest chyba dobry moment, żeby zacząć. Więc te 4 lata temu przedstawiliśmy ten projekt miastu, które no, szukało też nowych form w ogóle imprez artystycznych, kulturalnych, bo tu jest dość istotna ta kwestia, że kinomural jest imprezą nie tylko artystyczną, nie tylko kulturalną, ale jest też istotny ten walor społeczny. My wchodzimy z bardzo nietypową sztuką, bardzo nietypowym obrazem w przestrzenie, gdzie zazwyczaj niewiele kulturalnych, artystycznych rzeczy funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że to, co jest dla mnie sukcesem, myślę, dla naszego całego zespołu, to już była pierwsza edycja, gdzie w ciągu 2 nocy ku naszemu no, zdziwieniu, bo byliśmy jednak mocno zaangażowani, żeby w ogóle to zrobić, bo to nie jest łatwy projekt, no, przyszło już kilkanaście tysięcy ludzi i to było nasze duże zaskoczenie. Zaskoczeniem też było to, że wydawało nam się na starcie, że jednak ten projekt jest skierowany do ludzi interesujących się sztuką, interesujących się kinem, ludzi, którzy uczestniczą w życiu kulturalnym, ale ku naszemu zdumieniu nagle zobaczyliśmy całe rodziny z dziećmi i też ja obserwując te dzieciaki, no byłem, przypomniałem sobie chyba w takich sytuacjach z dzieciństwa, gdzie po raz pierwszy byłem w zoo albo po raz pierwszy byłem w cyrku, gdzie byłem po prostu obezwładniony tym, co się dzieje, czego wcześniej nie doświadczałem, bo widziałem dzieci, które po prostu no, były wpatrzone jak w transie w projekty, w filmy, które no, nie były łatwe, aczkolwiek no, mamy świadomość tego, że ta skala, jakby ta inność tych projektów no, jest czymś oryginalnym i myślę, że to może pozostać na długo w pamięci i pokłosiem tej naszej obserwacji jest między innymi projekt Dobranocka. To jest już 3. edycja projektu Dobranocka skierowanego do najmłodszych i też szukamy prac, które są skierowane do najmłodszych, ale też są nieoczywiste. To nie są dobranocki, to nie są rzeczy, które młodzi widzowie mogą, którym można zaserwować na różnych platformach
streamingowych czy też w telewizji, więc są to, jest to, znaczy stawiamy młodych widzów tak samo jak tych starszych widzów przed pewnym wyzwaniem, bo te prace częstokroć są nie tylko nietypowe, ale też no, trudne. Mhm. Czyli tutaj w sumie możemy obalić ten stereotyp, że kino mural to nie jest tylko to wydarzenie, które zrzesza osoby, które się zajmują sztuką lub ta sztuka jest im bliska, ale także dzieci, rodziny. To jest wydarzenie dla każdego? Tak, moim zdaniem to jest wydarzenie dla każdego. To jest w ogóle ciekawe, że pani mówi, że jest taki stereotyp, bo tak jak mówię, no ja od pierwszej edycji byłem przekonany już, że to jest naprawdę projekt dla wszystkich i ten przestrzał naszej widowni jest dość duży i też spotkaliśmy się z bardzo miłym, fajnym odbiorem samych mieszkańców tych dzielnic, gdzie tam jest też duży przekrój wiekowy chociażby tych społeczności i no, to wszystko było odbierane bardzo, bardzo fajnie. Jakby ludzie, kiedy słyszeli, że wracamy w tą samą lokację, cieszyli się, przyjmowali nas bardzo sympatycznie, więc zdecydowanie to jest projekt dla każdego. W tym roku artyści także powalczą o nagrodę prezydenta Wrocławia, prawda? Tak, mamy w tym roku, przyznamy tak naprawdę 6 wyróżnień, ale właśnie są 3 wyróżnienia, które są nagrodą prezydenta. Pomyśleliśmy sobie, że nie chcemy przyznawać nagrody pierwszej, drugiej, trzeciej, tylko chcielibyśmy przyznać 3 równorzędne wyróżnienia i właśnie w tej sekcji kuratorskiej nagrody prezydenta, wyróżnienia prezydenta zostaną przyznane. Mamy bardzo fajne jury, bo jest i Agnieszka Szydłowska, znana dziennikarka kulturalna, jest nasza gwiazda tegoroczna, czyli Peter Bear, to jest nowojorski artysta audiowizualny, który będzie miał jedną swoją dedykowaną ścianę, na którym będziemy pokazywać projekt Labirynty. Ja za chwilę powiem jeszcze więcej o tych ścianach. Też są wykładowcy ASP, Robert Sochacki, Aga Jarząb, ale mamy też drugą sekcję, znaczy właśnie tą sekcję tego Open Call, gdzie Adriana Prodeus, ja i mój brat Piotr będziemy przyznawać wyróżnienia, które przyznamy wraz z naszym partnerem, firmą Okre. Więc przyznajemy 6 wyróżnień, więc jakby to jest też, to pokazuje ewolucję tego projektu, że jakby no staramy się stwarzać jakby różne możliwości nie tylko dla artystów, ale też dla ludzi zainteresowanych sztuką, bo w piątek odbędzie się też pierwsza taki panel dyskusyjny, czym jest w ogóle sztuka w kontekście miasta, w kontekście no, przestrzeni publicznej i w tym panelu weźmie udział właśnie Peter Bear, znany wrocławski też architekt Zbyszek Maćkow i Piotr Grobelny, projektant, więc to też jest kolejna taka jakby obudowujemy samo wydarzenie różnymi innymi towarzyszącymi wydarzeniami. A o tej ewolucji tego projektu też myślę najlepiej świadczy to, że przede wszystkim mamy większą ilość ścian, ale też te ściany w tym roku ponazywaliśmy. Jakby staraliśmy się jakby w ramach tych dwóch sekcji stworzyć taki szlak, który będzie bardziej czytelny. Więc mamy taką ścianę pulsującą, mamy ścianę strukturalną, mamy ścianę właśnie poetycką i to jest ściana Adriany Prodeus, gdzie ona będzie eksplorować to samo zagadnienie w ogóle, czym poezja jest w sztuce audiowizualnej, jak funkcjonuje, w jaki sposób artyści używają poezji, żeby opowiadać za pomocą obrazu i dźwięku. Jest też projekt LACT. Robert Sochacki i kolektyw artystyczny stworzą taką dedykowaną pracę. No i jest ściana świętego Wincentego z moim chyba ulubionym tytułem, bo jest to ściana niejednorodnie harmonijna. Tutaj dużo musiałbym mówić, dlaczego te nazwy, jakby co za nimi się kryje, ale wydaje mi się, że widzowie są w stanie znaleźć te wszystkie informacje i w ulotkach, i właśnie w naszym programie na stronie internetowej. Nie obawiacie się pogody, która nie zachęca na razie? Nie zachęca, ale mamy ją pod kontrolą, tak mi się wydaje. Przez te ostatnie lata mieliśmy dużo szczęścia, bo tak jak mówię, no zmieściliśmy się, ten nasz stateczek kinomuralowy gdzieś tam przepłynął między tymi kolejnymi falami covidowymi. Udało się nam, by to się odbyło, by kinomural jakby miał tą ciągłość. A w tym roku, no
cały czas kontroluję pogodę, z tego co wiem, będzie ok, będzie zdecydowanie cieplej, ale nawet jeżeli pokropi, to kinomural się odbędzie. Jakby kinomural pod względem technicznym jest no, niezależny od pogody, więc tutaj wszystkich widzów, jeżeli tylko będzie kapało, proszę zabrać parasole, ale nie obawiać się, wszystko odbędzie się. To jeszcze na sam koniec podsumujmy. Kinomural 24 września, o której start? 24 września, godzina 19.30 do 22.00 i na zakończenie, bo są jeszcze dwa projekty specjalne. Jeden to jest Threshold, projekt powracający Agaty Bartos i Tomka Tryzny, znanego pisarza. Ale na zakończenie, na czterech ścianach symultanicznie puścimy projekt też znanych wrocławskich artystów, bo jest to Konrad Imiela, Piotr Bartos, Filip Zawada i Adam Skrzypek. I to jest taki projekt Rzeczy Żołnierza, który zakończy, będzie takim podsumowaniem, myślę, że też da wiele do myślenia naszym widzom, więc 19.30, 22.00 w Przedmieście Odrzańskiej zapraszam. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Do zobaczenia. Moim i Państwa gościem był Bartek Bartos. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.